Audycja zawiera lokowanie produktu. Maciek Dobrowolski, dzień dobry. Chciałem powiedzieć w samo południe, ale to dawna nazwa programu, a aktualnie nazwa programu to Bez Krawata. Bartek Kowalewski dzisiaj Bez Krawata, czyli formacja Barti. No nie wiem, Bartek, ty miałeś jakiś krawat na sobie poza szkolnymi różnego rodzaju uroczystościami? No jasne, że tak, oczywiście. Jak się jeździło na różne wesela, imprezy, trzeba ten krawat założyć. A no tak, ale to wtedy, kiedy byłeś gościem, bo wtedy, kiedy śpiewasz, kiedy występujesz, no to już w krawacie to byłoby głupio. Oczywiście, jeżeli jestem gościem. W krawacie raczej staram się nie występować. Bardziej taka luźna stylówka. Bartek Kowalewski, jego piosenki znacie z anteny Radia Jart od kilku tygodni, ale to zaledwie od kilku tygodni. Są u nas grane także w Pololiście Piotra Jakubiaka, do której was odsyłam na dzisiaj, ale teraz, szanowni jartosłuchacze, zawsze mówiliśmy o tych gwiazdach muzyki disco polo, które już na tym rynku coś znaczą, bądź bardzo mocno wchodzą na ten rynek, ale takich gwiazdach, które były z Białegostoku. A teraz opowiem o takim kimś, kto chce być tą gwiazdą i kto do tego Białegostoku, żeby tą gwiazdą być, będzie przyjeżdżał i już zaczął przyjeżdżać. Dobrze mówię, Bartek? Tak, tak, masz rację. Jak ci się podoba Białystok? Piękne miasto, duże piękne miasto, naprawdę jest bardzo ładny stadion. Miałem nawet okazję być kiedyś na meczu w ogóle, na stadionie w Białymstoku. Ale też odwiedzałem tutaj studio. No teraz będę na pewno coraz częściej przyjeżdżał z racji na nowo podjętą współpracę. No właśnie, Białystok jest uważany, i taka jest prawda, za królestwo muzyki disco polo. Tutaj jak wyjdziesz, to ci wszystko gra w disco polo. Wiesz, chodzisz do sklepu, który sprzedaje gitary rockowe, oni grają ci disco polo. I nucą sobie zenka. To tak jest, naprawdę, uwierz mi na słowo. No, wydaje mi się, że tak, że jest... Ojej. A ty grzecznie jesteś, przecież ja cię zakręciłem. To nie jest tak, ale coś w tym, co powiedziałem, jest. Tutaj zrodziły się takie gwiazdy jak Boys, Classic, Scanner, Etna, Focus. Rodzą się nowe gwiazdy, jak na przykład Blondie. A teraz będzie rodził się Barti. Masz ochotę zostać gwiazdą? Oczywiście, że tak. To jest mój plan na przyszłość, zostać gwiazdą. A co będzie, jak już tą gwiazdą będziesz, to szajba ci odbije? Nie, skądże. Nie. Nic z tych rzeczy. Dlaczego chcesz zostać gwiazdą muzyki disco polo? Roku 2000, już liczmy, prawie 24, czyli jakieś 30 parę lat od momentu, kiedy pierwsza muzyka disco polo popłynęła w eter. Jak ja się urodziłem, to już ta muzyka była dłuższy czas na rynku. Ja jestem z wioseczki, gdzieś tam wszędzie przewijało się przez na dożynkach te disco polo. Od małego dzieciaka już mi to wpadło w ucho, można tak powiedzieć. No, moim życiem jest muzyka tak naprawdę. Co nie robię, to gdzieś tam sobie podśpiewywuję. A disco polo ma ten swój styl, ten melodyczny klimat. Dlatego myślę, tak mi to wszystko współgra. A kiedy minąłeś tabliczkę z napisem Białystok, poczułeś się, że trafiłeś do dobrego miasta, do dobrego miejsca dla tak, siebie? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Wiedziałem to już, gdy pierwszy raz byłem tutaj na nagraniach studio u pana Andrzeja Jorsza, którego mogę serdecznie pozdrowić. Andrzej Jorsz jest tak, że po pierwsze założył między innymi formację Impuls. Po drugie jest między innymi autorem tych naszych dżingli śpiewanych, które są na początku każdej godziny przy serwisach informacyjnych. To właśnie Andrzej robił. Wyprodukował kupę gwiazd i sporo przebojów. Myślisz, że ma szczęśliwą rękę? Myślę, że tak. Bardzo fajnie mi się z nim współpracuje. No widać, że pan Andrzej zna się na rzeczy na pewno. Dużo mi pomógł, jeżeli chodzi o wokale nagrywane w studio. Dużo podpowiedział, też dobre rady. Ty nie jesteś takim typowym amatorem, ty już trochę doświadczenia z muzyką masz. U mnie doświadczenie z muzyką wygląda tak, że gdzieś tam, gdy miałem 16 lat, zacząłem amatorsko nagrywać. Amatorskie studio, własne teksty, aranże gdzieś tam z internetu. No i powiem szczerze, że podobało się to ludziom. Mimo, że tak jak wspomniałem, było to amatorskie, ludzie gdzieś tam mnie zachwalali, więc postanowiłem brnąć w to dalej. Przyjechałeś do Monostudia Białostockiego, czyli takiej troszeczkę córki. Nie wiem, czy właściciele tak samo interpretują jak ja. Trochę córki firmy,
Green Star, która jest jedną z najważniejszych w historii polskiego disco polo. Tak, dużo słyszałem o firmie Green Star i też mi się wydaje, że to jest taka topowa wytwórnia disco. Ale myślę, że te Mono Studio też jest bardzo dobrym wydawnictwem. No tu Kulesza i tu Kulesza. Tak, dokładnie. Pan Czarek, tutaj Bogdan. Tak, miałem dzisiaj przyjemność poznać pana Bogdana, bardzo sympatyczny człowiek. Mono Studio to także firma, która wydaje bardzo dużo muzyki, która także trafia na naszą antenę. Artyści z Mono Studio występowali na dwóch sztandarowych imprezach Radia Yard. To na urodzinach lipcowych i na sierpniowej Sielance. Kto wie, może za rok się na nich spotkamy. No myślę, że jest taka możliwość, tym bardziej, że dzisiaj byłem w Mono Studio Record i trwają rozmowy na temat współpracy. Czyli dobra, Białystok mamy odhaczony. Przejechałeś już się przez miasto. Twoje ulubione miejsce w Białymstoku to prawdopodobnie byłaby Lipowa i wszystkie puby i wszystkie ogródki. Latem byś zobaczył, jak to jest fajnie. No nie miałem okazji jeszcze być tutaj latem, no ale na pewno będę teraz częściej, więc nic mnie nie ominie. A dzisiaj w studiu Radia Yard z państwem i ze mną Bartek Kowalewski, czyli formacja Barti, autor dwóch piosenek. Znacie z anteny Maleńką i znacie To, co nas łączy. I ja bardziej lubię tą drugą piosenkę, zresztą którą usłyszycie tuż po naszej rozmowie. Zresztą chyba ją teraz gdzieś tam pod nami słychać. Czy ty też uważasz, że To, co nas łączy, jest lepsze od Maleńkiej? To, co nas łączy, jest moim debiutem, więc jakby od tego wszystko się zaczęło, więc zawsze to będzie te pierwsze miejsce wśród moich piosenek, a Maleńka to taki fajny, luźny, wakacyjny numer. Kiedy patrzę na piosenkę To, co nas łączy, na teledysk do piosenki To, co nas łączy, bo już i do jednej, i do drugiej piosenki nakręciłeś za własne pieniądze, jak w latach 90. Tutaj wracam do tych wszystkich boysów, klasików, skanerów, czyli Made in Białystok prawie. To podobnie było, tylko może trochę trudniej. Nakręciłeś teledysk za własne pieniądze, ale twarze, które ja tam zobaczyłem, ja skądś kojarzę. Tak, teledysk zarówno do jednej, i do drugiej piosenki kręciłem za własne pieniążki. Na pewno pomógł mi w tym wyjazd za granicę. Tak samo, jeśli chodzi o te twarze, że kojarzysz. No oczywiście, że tak, Parka On versus Ona, czyli Agata i Łukasz, są znani jak najbardziej z internetu. Tworzą takie śmieszne, krótkie filmiki, tak zwane shorty na TikToku, na YouTubie, gdzie można zobaczyć suchary w formie wideo. Ale z tego co wiem, a już prawie widzę takie robocze materiały, bo jeszcze tego klipu nie ma, jeszcze tej piosenki oficjalnie nie ma. Za niedługo będzie, że się tak wyrażę. Piosenka będzie nosiła tytuł Winna, ale najpierw zacznijmy od teledysku. Tam też trochę lokalnego elementu, bo ja tę dziewczynę to kojarzę z występów naszego, rodzimego, tego stąd, z Zambrowa, Kamila Ekstazy. Dokładnie tak. Miałem przyjemność w teledysku wystąpić jako główny bohater, a główną bohaterką była Weronika Kowalczyk, która od całkiem niedawna w zasadzie tańczy u Kamila z zespołu Ekstazy. Wiesz, jak ten światek jest mały? Jest dziś? Bardzo, bardzo mały. To się tak skończy, a coś czujesz, że do tego Białegostoku się przeprowadzisz. A już, no wpadł mi taki pomysł, nie powiem, że nie. Gdzieś tam przez chwilę przeleciało mi przez myśli, może przeprowadzkę do Białegostoku. Ale wiesz, że tak było podobnie z zespołami, które dzisiaj są topowymi, że w tamtych latach 90. część z nich nie będę wymieniał z nazwiska. Niestety jestem tak stary, że to mogę powiedzieć, że tak naprawdę było. Oni dokładnie tak samo zrobili. Przyjechali do Białegostoku, to było ich takie miejsce na ziemi i spora część z nich tutaj został. Tak, wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o Białystok, to naprawdę są duże predyspozycje do tworzenia tej muzyki. Na pewno wiele, wiele kontaktów, które gdzieś tam są, pomagają, nie? No bo jednak pomagamy sobie. Tak samo jak gdzieś byłem w tym Mono Studio. No na pewno będę musiał częściej tutaj odwiedzać tą wytwórnię. A jednak z Olsztyna mam kawałeczek. Powiedziałeś, skąd jesteś. To teraz powiedz, jak sądzisz? Czy ludzie w ogóle jeszcze chcą takiej muzyki? Wydaje mi się, że tak. Patrząc na to, ile teraz powstaje nowych zespołów, na imprezach głównie te disco polo, jeżeli gdzieś jedziemy do klubu, czy idziemy na koncert, to właściwie no, większość to jest disco polo, czy tak samo dożynki. Tak samo jak no, patrząc na te karty na YouTubie, to pierwsze piosenki, które są wypuszczane, no większość wydaje mi się, że gdzieś tam to disco polo się przewija. A twój najbardziej ulubiony wykonawca disco polo to?
Ojejku, nie wiem, czy mogę zdradzić tutaj. Nie, no Marcin Miller oczywiście jest takim moim top 1. Ci, którzy nie są z Białegostoku, to myślą, że Miller jest z Białegostoku, a ci, którzy są z Białegostoku, to wiedzą, że Miller jest z okolic Ełku, z Prostek, z tamtych okolic, czyli można być gwiazdą, a nie być z Białegostoku? Można. Ale Miller tutaj często bywał, w Radiu Yard również. A ja pamiętam te czasy, jak jeszcze Marcin jeździł po Polsce z tłumem fanek, które za nim podążały. Nie wiem, jak jest teraz, bo dawno nie byłem na koncercie Marcina. Byłeś ostatnio? Ostatni raz na koncercie Marcina w sumie w Augustowie. W Augustowie, jak był 25-lecie Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej, miałem przyjemność grać drugi dzień na Festiwalu Debiutów, a w pierwszy dzień ten główny, gdzie były gwiazdy, właśnie grał Marcin, a że przyjechałem dzień wcześniej do Augustowa, no to oczywiście wybrałem się na festiwal. No i mogłem go podziwiać, tak jak wiele innych zespołów. Teraz pracując w tej wytwórni, w tej firmie fonograficznej, o której wspominasz tutaj w naszej rozmowie, to będziesz miał kontakt między innymi z Dawidem, który podobnie jak ty zaczyna. Dawid, tu państwu powiem, bo być może część słuchaczy świetnie zna naszego Dawida, tutaj nazywanego przez nas w grupie radiowej Yard Brylancikiem. Dawid, czyli ten prowadzący nasze pasma radiowe, to gwiazda muzyki disco polo wschodząca, formacja Rider. Jego piosenka, którą ja najczęściej puszczam na antenie, układając playlisty Radia Yard, to A Wieczorem. Dawid przyjechał do Białegostoku też nie tak dawno i tu już zaczyna działać, poczuł klimat, poczuł flow Białegostoku. Bartek, czego tobie życzyć? Może jeszcze tak powiem odnośnie Dawida, bardzo mi się podoba ta piosenka Wieczorem, jest naprawdę, tak, bardzo, bardzo mi się podoba, często jej słucham. No tak więc nie tylko ja jestem nie z Białegostoku i może jednak też tutaj zawitam na stałe, jak to się mówi. A Dawid trafił do radia kilka miesięcy temu. Tak, tak. Poznaliśmy się na koncercie naszym właśnie, też organizowanym przez firmę tą właśnie. Świat jest mały. Bartku, powracam z pytaniem, czego ci życzyć? No myślę, że na ten moment sukcesów co do zbliżającej się premiery. Do piosenki Winny. Dokładnie tak. Do tego ci życzę i życzę spełnienia marzeń. Dziękuję ślicznie. Bartek Kowalewski był dzisiaj państwa gościem, formacja Barti. Piosenka ta, która mi się najbardziej podoba, to co nas łączy, już za chwileczkę na antenie Radia Yard. A jak znam życie, to już niedługo spotkacie państwo i Bartka w Pololiście, prowadzonej przez Piotra Jakubiaka, którego serdecznie pozdrawiam. Bartku, dziękuję, że dzisiaj przyjechałeś, odwiedziłeś Radio Yard. Ja również dziękuję, że miałem taką możliwość wystąpienia tutaj w radiu. Audycja zawierała lokowanie produktu.